Witam was wszystkich, z tej strony Apachos. Dzisiaj zagramy sobie w taką nową serię, nie wiem, wymyśloną przez mojego kumpla. Starcie menadżerów w FIFA 13. I jest ze mną Jacob. Tak, cześć, siemanko. No i tak, ja zagram sobie Tottenhamem, tak, to jest Barclays Premier League. A ty, Jacob, kim? Arsenalem sobie zagram. No i ogółem seria będzie polegała na tym, że no tak. No będziemy się po prostu między sobą tak porozumiewać i będziemy mówić, kto jak tam wychodzi nam to pięcie się w górę w naszej tabeli ligowej. No ja na razie zajmuję 14 miejsce. No ja ale to, ja nie rozegrałem jeszcze meczu, więc spokojnie. No ja tak samo. Dopiero towarzyskie, tak samo Jacob. Ogółem ty grasz ten pierwszy mecz? Bo ja gram. Włączam już. No spoko, spoko. A jeszcze za chwilę ten pokażę wam skład. Puchar mistrzów. Ogółem to jest żenujące, te wszystkie wiadomości. Skład. Od razu mówię, że nie wiem, ile to odcinków zajmie ten sezon, bo spokojnie, w zależności jak ja będę rozgrywał, jak Jacob będzie to rozgrywał, także nie wiem. No postanowimy się ten, nie? Razem chyba ten. No tak. Żeby nie było tak, że Jacob skończy sezon, a ja po prostu jeszcze tam się męczę jeszcze połowę. Nie? No, więc będziemy ogółem, jeżeli będziemy mieli czas, no to będziemy razem nagrywali i nie wiem co ile... Okay, znaczy, okay. Kiedy będą się pojawiały odcinki? Czy będą regularne, czy też nie? Zależy od czasu. Oczywiście, że tak. Na chwilę pewnie mi siostra wbije, więc już. Dobra, pierwszy mecz towarzyski. No, to przesymuluję go, żeby tu nie było zanudzania oczywiście, bo... To jest bez sensu. A wiesz, ja mam pierwsze z Borusem, więc wystarczy zagrać. Oferta transferowa. Rosicki, 7,5 miliona. Podbijemy do 8. I ogółem gramy sobie na klasie światowej, więc no to tak, jest drugie utrudnienie. Legendarny to jednak przewyższa mnie. Naprawdę, nie Dobra. Jestem taki pro. Rosicki mi się sprzeda za 8 milionów. Dobra, spróbuję jeszcze kogoś kupić sobie. Wiesz, ogółem nie wiem, czy odcinki będą równe, czy też nie. Też nie wiem. Czy u Apacha... Zobaczymy, jak wyjdzie po prostu, jak się będzie grało. Dobra, wezmę sobie kogoś z pomocy sobie. Dobra, nie, dźwięk trzeba zmniejszyć, bo nie będzie słychać po prostu. Wezwanie sobie. Głośność muzyki. Okay, wszystko jest ok. Dobra. Pierwszy mecz gram z kim? Stade Rennais? Czy jak to się tam nazywa? Nie wiem, nie znam tej drużyny. Reims. To jest chyba pierwsza francuska, ale no, nie znam. Tego sobie będę kupował, dobra. Więc ja sobie tam. Dalej wezmę. Co? U mnie 3-0 pierwszy mecz. Wygrana. No. To może te trzy mecze przesumujemy, co? I tam wiesz. Ja tak zrobię, bo nie mam zamiaru tego grać. Dobra. Teraz jest Stade Rennais. Sania idzie sobie tutaj. Odrzuć ofertę. Dalej. Ogółem... Gole znowu zdobyli Sigurdsson, Osueko, to i Vertonghen, dziękuję. Chyba będzie łatwo, zobaczymy jak ja będę grał. O, z Realem Madryt towarzyszy. Wysłają z Bayernem, to też jest miło. No to też dobrałeś sobie w parim partnerów, że... Nic nie gadaj. Da, 2-0 wygrałem z Dortmundem, dziękuję. No i Vermaelen, no dzięki. Okej. Okay. Super, normalnie, dziękuję. I ogółem... Tutaj, czekajcie. O, wezmę tego sobie, typa. No nie, no moi zawodnicy łapią kontuzje na treningach, nie wiem dlaczego. Francis, nie.
Wiesz co, u mnie na treningach nie, ale na meczach nie, bardzo często. Nie, nie zagrasz. Ile masz FPS-ów? 30 mi pokazuje. Ja tak samo mam. No, 2-1 z Malagą, ładnie, dzięki. I teraz Atletico. Kurczę, nie mogę się doczekać, kiedy podadzą oficjalną datę tego standalone Daisy wydania, bo naprawdę fajnie by się grało z kimś w to. No. Razem. A nie miałem okazji nawet zagrać w tego moda, bo nie ściągałem tego. Nie kupowałem. Dobra. No trochę lipa, nie? Trzeba kupować Armę 2 plus ten dodatek, nie? Do Army 2. No to jest troszkę, według mnie, duże utrudnienie. Ja sobie muszę kupić jakiegoś obrońcę, bo... U mnie zaczyna się już właśnie liga, gram z Newcastle pierwszy mecz. No i go zagram, nie będę go symulował. Zobaczymy jak pójdzie, abym nie dostał jakichś batów strasznych. Spoko. Ja spróbuję kogoś tutaj kupić, ale nie wiem kogo jeszcze. Bo jednak na obronę ktoś by mi się przydał. Ach. Trafiam w Kubu i póki co całkiem nieźle. Nie wiem dlaczego, ale nigdy nie mogę przejść obojętnie obok tych treningowych okienek przed meczem. Muszę włączyć. Dobra. Nie będę przedłużał. Ej, czekaj, możemy zrobić jedną pauzę na sekundę? Bo ja muszę coś zrobić. No, tylko wiesz co, mi filmik wtedy, ja muszę od nowa nagrywać drugi. No, bym spoko. Wtedy. A co chcesz? Bo musiałbym coś powiedzieć fajnego. To czekaj, ja zrobię wtedy pauzę i ten. Za chwilę jak dobra. Z pauzę. Też coś takiego przewiduję, jakieś informacje dam w formie filmu albo nie wiem, jakąś adnotację dodam. No ja tak samo adnotację dodam w opisie, więc już. Dobra, oferta przyjęta. Sako. Domu 70 i kluczowy zawodnik. No. Dobra. Ogólnie 22 lata, więc młody zawodnik. Więc dobra, teraz mam ogółem... Chyba nie wiem co to jest. Oferta... Diaby... Andrzej, co chcesz od moich zawodników? No, 2-0! Gro, dlaczego mi to robisz? A ty grasz mecz, czy...? Gram mecz. Mogę to symulować, bym wygrał. Co? O, dobra, Sako przyjął moich ten, więc... No, jaką kwotę tak, jak możesz powiedzieć? Jaką kwotę mu zaoferowałeś? 10 500 000 chyba. 500 000. Coś takiego. Dobra, skład, zarządzanie. Wezmę tutaj sobie Sako od razu do pierwszego składu. I lecimy z meczem. Najpierw musimy sobie tam porozmawiać, a nie byś to wiesz nic. A jednak, no, motywuj. No fajnie. Zagraj mecz. Obrano. Ogółem będziemy grali jeden mecz w jednym odcinku. No tak, licząc te takie przegrane przez nas, niesymulowane oczywiście. No. Więc te... Dłuższe ogółem będę symulował. Tylko będziemy nagrywali te, które są ligowe. No ja sobie to pominę od razu. No pomij to. Fajnie, coś mi się spieprzyło. Okej. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, wraz ze mną przy mikrofonie Włodzimierz Szaranowicz. Ale nie, ogółem wkurzają tych komentarzy. No dlatego ja je włączałem. Dzisiaj zobaczymy go w akcji. Razem z kibicami z niecierpliwością czekam na jego występ. Ludzie mogą nam dobra, rozpoczynamy sobie mecz. Zagramy sobie. No i ogółem tutaj będą chyba skróty zrobię. Nie wiem.
Nie wiem, jak chcesz. Ten cały czy... Ja wrzucam po prostu cały mecz, żeby tutaj mój kunsz wszyscy zobaczyli, także... No spoko. Ja mogę zrobić skróty i chyba zrobię skróty. Tylko nie wiem, jak to rozwiążemy, bo ja zaraz mam, wiesz, drugi ligowy i co, i mam nie symulować go, nie? No nie, ogólnie coś tam, odcinku. Coś innego po prostu. Nie wiem, przetransferuj kogoś, coś takiego, nie? Ja zrobię pauzę i widzimy się, jak będzie jakiś gol. Okay. Jest gol, Łukasz Podolski, 30 minuta, jest 1-0 z jakimś tam klubem. Z jakimś tam? 1-0, ładnie. Zeszła nam ramka. Też bym chciał chociaż jednego gola strzelić. Dobra, więc jest już po pierwszej połowie, znaczy się 35 minuta i 1-0. Dobra. Ogółem ja oddałem tylko 2 strzały, a Stoke City tylko 6 strzałów, więc... Tylko, no ale więcej. Widzicie, tutaj statystyki są piękne po prostu. Fail, prawie. Więc, dobra, rozpoczynamy drugą połowę, no i zmiana jest jakaś. Brons wchodzi. Dobra, to się wtedy widzimy, jak strzela jakąś, jakiegoś gola. 1-1. Serio. 90 minuta. A widzisz. Rzeczywiście. Coś mi się to przypomina wczorajszy finał super, o super puchar Europy. Nie, czy będą karne. Jeżeli będą karne, to już się wspomnę. A co ty masz jakiś puchar tam? Że karne będą? Nie. Jest to chyba ligowe, więc nie wiem. No nie będzie karne w ligowym. Ogółem jest już koniec meczu, więc jest bardzo fajnie. 8-9 szczęsny. Więc właśnie, jeszcze kupuję sobie jakiegoś napastnika. Ty grasz drugi mecz? Nie, pierwszy. Cały czas już 90 minuta, więc... Spoko. Ja już kończyłem szybciej jakimś cudem, ale nie wiem jakim. No więc sobie spojrzymy jeszcze ostatni raz już na kalendarz. Ze Sunderlandem będziemy mieli. Dobra, u mnie mecz koniec, 6-0. Ładny wynik. Jesteś zadowolony. Jestem. Dobra. Chciałem sprawdzić, jaki mam fundusz, czekaj. Mam 22 tysiące raptem. Wiesz co, ja miałem 30 milionów, nie? Ale sobie tak, wiesz, kupiłem kogoś. Dobra, na N kogoś poszukam sobie, bo masakra. No, symuluję i wygrywam, bo jest bromem, a tak to bym przegrał. Mam jakiś puchar tutaj. Nie wiem, czy go nie rozegrać. Wiesz co, nie. Już kończymy na dzisiaj. Wiesz co, jeszcze przesymuluję go i będzie akurat. Akurat koniec będzie okienka transferowego. No, czy może kogoś kupię? Mandzukić. Dobra, zobaczymy, kto tu jest do sprzedania, a kto do kupienia. Bentley, Gomes. A, no tak. Brad Friedel na pewno odchodzi, bo wiesz... A wiesz co, on już podobno na emeryturę idzie, wiesz? To znaczy, co ja gadam. A tak, no. Rozważa zakończenie kariery. No. Galas tak samo. A ja daję 13,5 miliona za Torresa. Mam nadzieję, że to mi się bardzo, bardzo spełni. I zobaczymy. Ja chyba sprzedam Bale'a, wiesz? I coś kupię ze mną. Coś mi się wydaje. Ogółem, kurczę, Manchester United jest u mnie pierwszy. Ciba. 18 milionów chcą za tego, nie Torresa. Aby mi szybko Bale'a kupili jakoś. Nie wiem, czy zdążę w jeden dzień, ale... Może. Muszę kogoś przekupić. A, Samuela Eto. Nie kosztuje. Dobra, Samuela Eto kupię. Przynajmniej spróbuję kupić. Jak nie, no to... Jak kupię? Kogo ja kupię? No, tak spoko, fajnie, super, dzięki.
A za mało kurczę płacę na budżet. O, jaka z budżetu? Kurde, jakbym miał hajs, to bym kawanie go kupił, no. Tak, to jakoś Torres, Drogba. O, Eto kupujesz, mówisz? Nie, nie kupuję, bo mnie nie stać. Będzie stać, ale nie wiem, czy się pasuje. Za... Marco Reus. Czekaj, Eto czy Torres? To jest pytanie. Nie wiem, ja ci polecam Torresa. Albo nie wiem, Eto, bo... Nie, Eto, Eto. Torres wczoraj strzelił, ale to był wyjątek. Już mu wystarczy na cały sezon. On ma 31 lat już, Eto. No ma już. Ma. Z drugiej strony, tak jak słyszałeś, Andrzej, wiesz, wyprzedaje wszystkich za grosze. No. Andrzej Machaczkala. A może Hunterara? Edin Dzeko, o nie, nie, nie. Kurde, trochę drogo za niego, 20 tysięcy, 20 milionów. Za Eto. Spróbuję sobie tutaj... Nie, kurczę. Dobra, kupię go już, niech im będzie. Kurde, Bale'a bym strzelał, no. No serio. Nie chcę przyjść teraz, dziad. Czy większą mu tu ofertę dać? No co, ja kupuję Wagner Lofa. A co? Dobra, symuluję mecz. Jeden. Kurczę, coraz ciężko się robi. Mamy to w zespole, ale mam 2 miliony na transfery. Jeden, jeden znowu. Dobra. Mogłem za chwilę... O Jezu, ja niedługo będę miał koniec okienka transferowego. Więc będzie lipa. No ja tak samo, ja po okienku. Okienko do końca i... Dobra, to tak jeszcze tak szybciutko przegląd jestem, który w lidze. Aha, 16 w lidze. 3 punkty mam, dobra, okej. Okay. Statystyki piłkarzy. Zaraz, chwilkę. Zobaczymy, to jest tak, Adebayor ma 2 bramki, jest trzeci. Od samej góry trzeci, czyli jeden z najlepszych, tak na razie. Mhm. Asysty, Galas ma 1 asystę, jest drugi. Co tam jeszcze, żółte kartki, czerwone, to nie ja. No to było na tyle, Adebayor wygląda na to, że przegania go tylko Bent i Maluda z Chelsea i Bent z Aston Villa. Ja mam ten, jeszcze przed okienkiem transferowym zakończenia, nie? Ja mam jeszcze, czekaj, co to jest? Mecz pucharowy z Newcastle. Dobra, no chyba będę kończył ten odcinek już, bo... Co ja będę kończył, bo u ciebie to będzie dłużej, więc ci współczuję. Dobra. Więc siemano wam wszystkim, nadawał dla was Apachos oraz Jacob. Aha, no cześć, na razie. No, trzymajcie.